Jojo, siemaneczko, ziomki z tej strony Alanek i dzisiaj zapraszam was do odcinka pierwszym odcinku ogólnie w tym roku 2016. I chciałbym, żeby ten odcinek był taki throwback. Jeśli nie wiecie, co to jest throwback, to jest po prostu filmik albo fotka, którą wstawiliście, która się stała no, albo dawno temu, albo nawet wczoraj. To jest throwback. To jest po prostu przechodzenie do czasu tamtego, co się już wydarzyło. Ja chcę zrobić throwback do czasu, gdzie byłem w 6 klasie i się z wami po prostu podzielić parę rzeczy, które po prostu miałem na myśli, kiedy byłem w 6 klasie, co ja mówiłem o tych rzeczach. Na przykład mój ulubiony subject, czyli moja ulubiona lekcja, to jest WF, matma i komputery. Czajecie? Ja nie cierpię matmy, ja jestem taki słaby w matmie. WF, okej, dobra, rozumiem, lubię, ale przez kolano nie mogę. I komputery. Bardzo trudna sprawa teraz, kiedyś to było, o, wejdź na Painta, no ale kółko. Kiedy dorosnę, chciałem być piłkarzem. Chciałem być piłkarzem, tak. Ja zawsze chciałem być piłkarzem, nadal chcę być piłkarzem, ale na razie kontuzja mi nie pozwala. Dlatego myślę o takich planach B, jak fotografia i innych takich. Moje ulubione piosenka lub piosenkarka, napisałem Rihanna. Zaraz pokażę wam, jak ja pisałem jeszcze w 6 klasie, aluju. Moja ulubiona książka, to ja powiem od razu, że spamałem, bo nie czytałem wtedy książek. Czytałem w Harry Potter, dzieciak w 6 klasie, czyli miałem około 11 lat. Nie czytałem książki jak Harry Potter. To jest bardzo długa książka i ja bym jej nie przeczytał. Ja miałem trudności z czytaniem książek, które miały z 30 stron, a co dopiero z 200 coś. Nie, Harry Potter wypada. To jest kłamstwo. Mój ulubiony program telewizyjny. Hej, Jesse! It feels like a party every day. Hey Jesse. Teraz pewnie jest szkoła albo szpital. Favorite film, czyli mój ulubiony film. Ice Age 4 w 3D. Epoka lodowcowa 4 w 3D. A gdzie się tu ściekli? Moja ulubiona gra na komputer. StarCraft. Nie, żartuję. Postąpiłem jak nie każdy 11-latek i powiedziałem Need for Speed. Potem moje ulubione jedzenie, cheeseburger. Kebab! Czy ja kebabów wtedy nie jadłem? A nie, bo ja pamiętam, że nie lubiłem kebabów, bo raz mój wujek przyszedł, bo my mamy takie inne kebaby, takie ciemniejsze bardziej. I wujek przyszedł i mówi, chcesz trochę, to jest ze szczura. A ja, nie dziękuję. Ble. I wtedy nie jadłem kebabów, ale później się odważyłem zjeść kebaba u kuzyna znowu. Siema Adrian. Jeden kebaba i potem mnie oświeciło. Nie wiem, czy widać, ale tak dla żartu zapaliłem tam lampkę i że mnie oświeciło. Ale że mnie żartowisz. I ostatnia rzecz, mój ulubiony sport. Piłka nożna, to jest nadal moim ulubionym sportem. W inne sporty nie robię, nie gram. Oprócz biegania, bieganie to też sport chyba, to też lubię. I co wam pokażę, zanim skończę, to jest moje pismo. Widzisz, jeśli wam się spodobał odcinek i raczej chcecie, żeby się podobały takie throwbacki, to chętnie zostawcie lajka, skomentujcie, subskrybujcie i trzymajcie. Hej, na razie, była, peace.